Państwo, to czego nie mogli się doczekać kibice w Grudziądzu po biegu 8, po biegu 9 i teraz po biegu 10 mamy już teraz wyścigu numer 11, czyli złotą rezerwę toru, inaczej jokera. Jokerem jest Matej Ferjan, on jedzie za Erika Andersona, trener Kępiński daje odpocząć swojemu zawodnikowi, a do walki śle póki co najlepiej punktującego żużlowca, czyli Mateja Ferjana. Oczywiście jego punkty będą liczone podwójnie, a więc Matej Ferjan, kask niebieski, czerwony Rory Schlein, kask biały Jesper Montberg i żółty Piotr Świderski. 10 oczek przewagi, 5 wyścigów do końca. Szuka swojej szansy Robert Kępiński i jego ekipa. Niezwykle ciężko, bo przecież Jaskółki to mocna drużyna mierząca w pierwsze miejsce w tabeli pierwszej ligi, oczywiście awans o klasę wyżej. Popatrzmy. Montberg, Ferjan, Świderski i Schlein. Tak, na przykład chyba Matej Ferjan. Ferjan i Schlein wygina się. Będzie drugi Rory Schlein. A więc na dwóch czołowych pozycjach. Trzeci Montberg przy krawężniku Świderski. Ferjan wiedzie teraz 6 punktów za jego plecami. Schlein po 2 na stojąco. Część z kibiców nie wytrzymała i wstała ze swoich miejsc. Spogląda na motocykl Rory Schlein. Na trzeciej pozycji w kasku białym Montberg. Stawkę zamyka Świderski. No, można tu zobaczyć pewną prawidłowość po kosmetyce toru. Wyraźnie lepiej na to, że czują się Grudziądzanie. Ogląda się Ferjan. Teraz ostatnie okrążenie. 8-10 metrów straty do Schleina ma Montberg i Świderski. I chyba mamy 8 punktów w Grudziądzu. Zdobywcami są zwłoki Grudziądza, a więc Matej Ferjan, Rory Schlein, Jesper Montberg i Piotr Świderski. Rzadki to wynik na grudziąckim torze, ale fakt pozostaje faktem, że 8 punktów zdobywają żużlowcy z Grudziądza. Drodzy Państwo, no na ich koncie tych punktów jest już 33, natomiast 36 po stronie Tarnowskiej Unii.